Radziszów to niewielka wieś w okolicach Krakowa. To na tym polu został znaleziony plecak należący do zaginionego Grzegorza Mankiewicza. Miał być przełom w śledztwie, tak się jednak nie stało. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z nastolatkiem. Kilka lat już po zaginięciu Grzegorza, bo był to 2012 rok, na działce należącej do rodziny chłopca ujawniono plecak. Z twierdzeń matki wynikało, że jest to taki sam plecak, z jakim w 2007 roku Grzegorz wyszedł z domu. Natomiast w toku wykonywanych czynności na tej działce, ponieważ tam jeszcze odnaleziono strzępy materiałów, najprawdopodobniej jakiegoś podkoszulka, jakiejś bluzy, przeprowadzono badania. Na tych przedmiotach nie ujawniono żadnego materiału genetycznego, który nadawałby się do dalszych badań. Znał pan Mankiewicza, Grzegorza? No, był pan jego kolegą? Znaczy, Mankiewicz, tego co zginął we Woli? No. Nie mógł być kolegą, bo ten miał 45 lat, tamten miał 16. Znaliśmy się, chodził tylko do... Chodził tylko tu, proszę pana, tyle co do... Niech pan wejdą, wiesz, no. Się stoi. No, na pewno się chodził do swojej ciotki. Tutaj przez ten, tam gdzie znaleziono ten jego plecak później. Znaczy, wie pan co... Powódź tu nie jedna była i plecak. No, znaczy ojciec, ten dziadek, ten, czy babka, no ja dziadek. To widziałam, jak to... Dziadek. Odkopywali tam, ale... On tu chodził, proszę pana, do szkoły, chował plecak do ubikacji kolejowej. Ja wychodziłam z psem na pole, to on mówił, że weźmie psa. Przyjęto tutaj kilka tych hipotez, bo przyjęto, że no, mogło dojść do samobójstwa, mogło dojść do ucieczki z domu, mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, jak również no, mogło dojść do zabójstwa. Te wcześniejsze trzy hipotezy, czyli samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek i ucieczka z domu, w toku prowadzonych czynności zostały wykluczone z tego względu, że Grzegorz był bardzo mocno emocjonalnie jednak związany z matką. Natomiast najbardziej no, prawdopodobną hipotezą przyjętą w toku śledztwa no, była hipoteza zabójstwa. Pierwsza to była wersja, że ta wycieczka była jakaś no, tutaj w Radziszowie i on z tą wycieczką wsiadł z pociągu i pojechał. Pierwsza wersja była, a później już nie. On u ciotki rąbał za drogą, tam za rzeką drzewo. I tak było pogadane, nie ciotka do mnie, bo ja ciotki nie znam, ale ludzie gadali, że on do tej ciotki powiedział, że ciociu idę, rąbał drzewo, mówi ja tu przyjdę jutro, dostał jakiś telefon i poszedł. Bardzo miły chłopak, bardzo grzeczny, i tak nam w głowie utkwiło to, że tak zginął. No zaginął. Nie wiadomo co z nim się stało. Źle się wyraziła, no. Bo on jeszcze się tam kumplował z tym, z... Bo mnie się pytał o nas z Przemkiem. Padam do telefonu, bo on w tym momencie jest w pracy, dobrze? Bo ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Znali, o tyle co się znaliśmy, to było parę lat temu, bardzo dużo lat temu, bym powiedział. I ja to w ogóle mam pustą głowę, co w ogóle, nie? Bo znajomość, ja bym powiedział, taka sobie przelotna, nie? Aha. To nie było jakieś, chyba, po prezentacji jakieś parę lat, ja bym znałem może po roku, że ma. A gdzie on jakichś kolegów jeszcze miał, to też mam powiedzieć, bo to taki uczyki był bardziej, nie na wsi. Tak mi się wydaje, ale gdzie on się powiewierał później, to ja nie mam pojęcia. Ja od początku tą sprawę prowadzę. Już 13 lat minęło od zaginięcia Grzegorza. I coraz więcej przesłanek, z którymi no, się zapoznaję, te akta cały czas są weryfikowane przeze mnie, no, wskazuje na to, że było to zabójstwo, natomiast jest to zagadka. Bliscy zaginionego Grzegorza wierzą w to, że on odnajdzie się. Dlatego zwracam się do państwa z apelem. Może ktoś z was coś wie na temat tej sprawy. Liczy się każda informacja.